są chyba ryby. Zobaczcie, ile tego jest. Albo żółwie. Rybki. Ale mocno gryzą. O Jezu, jak mocno. Powiem wam, że bardzo mocno. Czerwone mrówki. Pełno ich było. Tam to w ogóle jakaś nora jest. Wow. Czy to człowiek zrobił? Czy zwierzę? Czy natura? Albo monster. Jakiś ogromny. Jak poznajemy, że to jest Alwinek? Alwinek po prostu do nas podchodzi. Cześć, Alwinek. Czy to ty? Bo wiem, że Alwinek by zszedł na dół. Czyli wiem, że to nie jest Alwinek. Siedzę akurat na balkonie i robię dla was vloga, ale chciałam wam coś pokazać. On je mi bratki. Dobrze, że to zaobserwowałam. Będę musiała mu jakieś witaminki dać. On w ogóle lubi marchewkę. A, no właśnie. O, zobaczcie, to jest ten rower biały i ten rower będzie albo dla Oliwki, albo dla mnie. Zobaczcie, w jakim dobrym stanie. Dałam za dwa rowery $320, więc uważam, że to jest bardzo dobra cena. No ja na przykład za swój dałam $700, tylko dlatego, że mam nowy. Ale on jest prawie jak nowy. This is Chicken Zoo, this is Olivia, and this is American girl. Can you believe it? She eat chicken soup. Polish soup. I'm so glad you like it. We slept in a bathtub. Yeah. Well, everybody? Yeah. Because we don't know what Why? To do. And we just go to the bathroom. We all woke up and then went to the bed. Yeah. We slept for like... Hi! Oh my. How does this work? Do you like Disney? Like Disney? Yeah. Finding Dory. I've already seen it. We slept in the bathtub and then we filmed Musical.ly's and Olivia didn't feel good. Yeah. But now she feels better. And then we swam and now Anna is home. Okay, we're gonna watch this now. Yeah. So bye. Goodbye. Wait. Bye. Goodbye. Oh my. Oh, my dad is here. Goodbye, Olivia. Hug. Oh, Alwinek. Tak? Tak. Oliwka wczoraj miała wypadek na basenie, bo robiła gwiazdę i efekty są takie. Kuleje. Zobaczcie, tu nasz balkon, a tutaj jest Alwinek. Już nie bój się, to ja jestem. O, jakie dobre, co? Jaka pychotka. Kojarzy mu się z dzieciństwem. Pani chce tutaj idziałam, to nie biega i przenudzona. No tak? I normalnie ucieka potem. Ale te ptaki teraz pięknie śpiewają, co? Jak w jakimś... No, Blue Jayem. No. Pięknie. Patrz, on woli tamte. No, trochę zjadł ty. No. Zobaczcie, jak się nauczył. Zobaczcie, jak się nauczył. Jaki dzielny. Ojej. Jaki dzielny. Masz. Nie chcę. Juniorek, nie denerwuj się. Nie, kochany, nie gryź. Przemoc to nie jest rozwiązaniem nigdy. Musisz się nauczyć tego. Też mogę zrobić. Mogę trochę cię poszczypać tutaj, no. A jak lenieje, zobacz, włosy. No włosy, jak kot normalnie. No i takie życie ma Alwinek. Dobra, powiem. Bardzo dobre, no pewnie. Zobaczcie, jak ma cieplutko, ma fajnie. Przyjdzie do niego Oliwka, teraz go odwiedzam często. No. No nie, gryź mnie stary, no bądź przyjacielem. To jak to boli. To normalnie boli strasznie. Ja już jestem przyzwyczajona. O Jezu, jak ty możesz to Matka robić? Matka się przyzwyczaja do wszystkiego. O, stary.
No już, nie denerwujemy się. Nie, pani poprzytula. Pani poprzytula. Nie. Nie. No, uważaj. Dobra. Zdziczał trochę, no, ale dobrze. Ale dobrze, no to jest... Musi być dziki. Jaki zazdrosny. O jest. Rozpieszczony jest. Junio! Dostał kolbę, bo on pamięta, jak się bawił z nim. Ten zapach mu się kojarzy z zabawą, z szaleństwem, tak? Ale przytuli pani. No dobrze, już Juniorek, chodź. Juniorek, zamknij mordę. Ja widzę, że tylko to do niego przemawia. Tak? Już dobrze? No, widzicie? Już? Tylko wystarczy. Nie, bo to ja wziąłem go na rękę. Piłam miseczkę taką turystyczną, marszę. To słuchajcie, możecie sobie tutaj tak zginać. Tak. Podróż bierzecie inne. I wtedy zajmuje mi miejsce, tak. Alwin! Cześć! Ty jest szalony! Cześć, Alwinek, poznajesz twoje miejsce? Cześć! Halo, my tu cześć, to tu jest! Nie wie jak dojść. Siatko, on umie po ścianę normalnie. Umie, no. I mógłby tutaj wejść na przykład do nas, ja bym mogła mu otworzyć tą siatkę. Normalnie masz go w domu. Wow, może, może cię odwiedzać. Alwin, przyjdziesz na noc. Możemy mu dać pić, możemy mu... Może na sleepover. Cześć, kochany! Cześć! Dlaczego ja wiozę prezenty mojej byłej dyrektorce i mojej byłej koleżance z pracy? No wiadomo, jak się coś zostawia za sobą, to jest trochę taki smutek, no bo już się coś kończy, prawda? Warto jest zakończyć ładnie. To jest takie podsumowanie tego wszystkiego do tego, żeby zamknąć rozdział w moim życiu związany z tą pracą. Lubię zostawiać po sobie takie dobre wrażenie jako Polka. My Polacy tak mówimy, o, Polak za granicą, w Norwegii na przykład złodziej, tak? W Anglii też już nas nie lubią, gdzieś tam jeszcze nas nie lubią. Ale słuchajcie, jak każdy z nas, dobrze, no okej, może nas nie lubią, tak? Ale jak każdy z nas zrobi jakiś taki mały drobiazg w czymkolwiek, w swoim życiu, żeby pokazać się z tej dobrej strony, bo my Polacy nie mamy, my nie jesteśmy złym narodem, absolutnie, my jesteśmy wspaniałym narodem, tylko czasami w siebie nie wierzymy i my musimy nauczyć się, w ogóle ludzie powinni nauczyć się tego, żeby umieć pokazać tą dobrą stronę swojego charakteru. My wszyscy mamy w sobie cząstkę zła i cząstkę dobra. I to od nas zależy, jak my będziemy dysponować tym naszym dobrem i naszym złem. Od nas dużo zależy, chociaż dużo zależy też od sytuacji, w jakiej się znajdujemy. Ja też mam tą swoją złą stronę i jak znalazłabym się gdzieś może na wyspie, gdzie bym musiała przetrwać, wpływ środowiska, wpływ ludzi naprawdę ma wielkie znaczenie. Wiele jeszcze innych sytuacji w życiu, czy chociażby wojna, pokazuje, do czego jesteśmy zdolni. Wcale nie oznacza to, że jesteśmy źli, tylko że jesteśmy źle pokierowani i mamy złą jakby sytuację zewnętrzną. No i powiem wam, że wracając do tego małego prezentu. Lubię komuś coś dać, lubię się dzielić, mam w sobie to dobro i może wypracowałam przez swoje życie. Dzięki temu, że ty zarażasz kogoś dobrą energią, to dostajesz tą energię w zamian i ta energia dobra się poszerza, powiększa. Każdy z nas, jak włoży taką małą cegiełkę do opinii na temat Polaka, no to zobaczcie, co się stanie. Nie będziemy mieć złej opinii. To jest tylko opinia, to nie jest prawda. To jest tylko opinia, bo my sobie ją wyrobiliśmy. Wiem, że w Norwegii Andrzej opowiadał, jak Polacy podchodzili i kradli narty gdzieś tam na stokach, czy gdzieś w domach, jak ludzie sobie wystawili, tak jak tutaj rowery wystawiają, mają rowery przy domach, tak tam w Norwegii w zimę mają narty przy domach i Polak podjechał, zabrał, tak? I czasami może to było z niewiedzy ta kradzież, bo myśleli, że to może jest taka wystawka, jak w Anglii, może ludzie przyjechali z Anglii, z Ameryki, bo czasami ludzie wystawiają, może że ta niewiedza spowodowała to, że ktoś powiedział, o, złodziej, ukradł, tak, bo Polak nie wiedział, albo no rzeczywiście
no, część Polaków kradła, tak? I no, wyrabiamy sobie złą opinię, ale zawsze tą opinię można naprawić, zawsze można właśnie w takich małych drobiazgach działać i poszerzać te dobro i być dobrym człowiekiem i dobrym Polakiem. Zobaczcie, kto jest w domu. Pizza Man. Topser. Albo Spider-Man. No, jestem tam. Cześć, Ola, po drugiej stronie ekranu. Ola, właśnie mam coś problem z dźwiękiem. O, nie słychać cię. Cześć. Tak? A! Rzeczywiście. Bo nie dałem mu jedzenia, dlatego. How you doing, buddy?